Cześć, witam Was na kanale Smart Tezy. Zapraszam do dzisiejszej recenzji. Dzisiaj, jak widzicie, trafiła do mnie opaska SmartFit 2 marki Hyker. Opaska, która już w najbliższy poniedziałek trafi do sklepu sieci Biedronka i będzie oferowana w cenie bodajże 69,90, czyli cena dość atrakcyjna. Tak naprawdę jest to druga wersja opaski SmartFit tego producenta. W ubiegłym roku wyszła wersja SmartFit 1, którą też mogliście zobaczyć na naszym kanale. Czy coś się zmieniło w porównaniu do jedynki? No, o tym oczywiście przekonamy się w dzisiejszej recenzji. Zacznijmy może sobie od specyfikacji tej opaski, co ona tutaj nam oferuje. Mamy tu krokomierz, pomiar przebytego dystansu, obliczanie spalonych kalorii, monitorowanie czasu snu, wskaźnik, daty oraz godziny. Mamy też ustawienia przypomnień, alarmy, mamy tutaj akumulator 37V 45 mAh, który pozwala na czas czuwania tutaj do 10 dni. To jest czas czuwania, tak jak tutaj widzicie, ponieważ jeżeli będziecie tej opaski używać na co dzień, to ten czas skróci się gdzieś do jakichś 6 dni. Myślę, że 6 dni spokojnie ta opaska Wam powinna wystarczyć. Przynajmniej tak ja tutaj podczas testów sobie to sprawdziłem i tyle ta opaska mi tutaj działała na jednym ładowaniu. Funkcja wyzwalania kamery, czyli możemy sobie tutaj wyzwalać kamerę w aparacie, robić zdjęcie, jakby wyzwalać migawkę za pomocą tej opaski. Wyświetlacz OLED o rozdzielczości 64x32 piksele. Za chwileczkę Wam go właśnie pokażę, jak to wygląda. Kompatybilny system Android oraz iOS. Synchronizacja właśnie z dedykowaną aplikacją. Klasa wodoszczelności IP54. Pierwsza wersja opaski SmartFit nie miała klasy wodoszczelności. Tutaj mamy już IP54, czyli ta opaska jest odporna na strumienie wody, także tutaj nie ma obawy, że będziecie spacerować gdzieś w deszczu, że coś się z tą opaską stanie. Łączność bezprzewodowa Bluetooth 4.0 i w opakowaniu opaska, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz przewód USB, mikro USB. No to co? Rozpakujmy sobie tą opaskę, a może tutaj jeszcze Wam powiem, że opaska będzie dostępna w trzech kolorach: czarnym, żółtym oraz niebieskim. My mamy akurat tutaj opaskę w kolorze czarnym, także zobaczymy, jak ona się tutaj będzie prezentowała. I tak, tutaj jak widzicie, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi. Tutaj Wam pokażę, ponieważ ta instrukcja jest dość dobrze napisana, wyjątkowo. Duże tutaj opisy, rysunki, mamy tutaj też kody QR do pobrania aplikacji, bezpośrednio opisane, jak to wygląda w systemie, w przypadku systemu iOS, jak zainstalować. Także myślę, że tutaj producent się spisał i nie będziecie mieć problemu z konfiguracją, z instalacją tutaj poszczególnych aplikacji. W zestawie, tak jak mówiłem, przewód USB, mikro USB, do ładowania tej opaski. Nie ma tutaj klipsa, który był stosowany w pierwszej wersji właśnie tej opaski. Zostało to zastąpione typowym przewodem USB, mikro USB. Także będziecie mogli spokojnie tą opaskę sobie ładować bezpośrednio z portu USB waszego komputera lub z ładowarki od telefonu, od tabletu, cokolwiek będziecie mieć pod ręką. Także to na pewno na plus, aczkolwiek za chwileczkę Wam powiem, jakie są minusy tego ładowania. Ale zanim do tego przejdziemy, zobaczmy sobie samą opaskę. Opaska, jeżeli chodzi o wygląd, konstrukcja, tutaj na pewno zmieniła się na plus. Tutaj, jak widzicie, mamy szeroką tą część centralną, tą opaskę. Tak naprawdę wyświetlacz, można by powiedzieć, aczkolwiek jak już pewno tu widzicie, ten wyświetlacz nie jest na całości opaski. Niestety mamy dalej mały wyświetlacz po środku. Aczkolwiek pod względem designu, jak widzicie, naprawdę to już wygląda całkiem przyzwoicie i tutaj myślę, że duży plus dla producenta. Pasek. Pasek wykonany z tutaj takiego dość solidnego, mi się wydaje, tworzywa. Jest jakiś taki rodzaj silikonu, opaska taka dość tutaj elastyczna. Fajnie dość to wygląda. Zapięcie, tak jak było na taki klips. Aczkolwiek mamy tu dodatkową pętelkę, która nam tutaj pomaga w zapięciu, utrzymaniu tej opaski na dłoni. Zapięcie nie jest może jakieś tutaj skomplikowane, ponieważ mamy tu taki typowy klips
pin, który musimy tutaj zapiąć. Tak to wygląda. Całkiem nieźle. Fajnie leży na dłoni, jak widzicie. Wygląda moim zdaniem całkiem ok. Dużo, dużo lepiej niż opaska pierwszej generacji. No tak, to jeżeli chodzi o wygląd i tutaj działanie, no to teraz sobie, może sobie ściągniemy tą opaskę, żeby będzie łatwiej nam pokazać, co ta opaska tutaj jeszcze ma, jeżeli chodzi o budowę. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych przycisków mechanicznych, żadnej strony. Nie ma tutaj też złącza właśnie do ładowania, o którym wspominałem. No niestety, aby tą opaskę naładować, musimy wypiąć ją tutaj z tego paska. Nie jest to łatwe, aczkolwiek myślę, że nie będziecie też mieć problemu, aby to zrobić. I teraz tu, jak widzicie, mamy wejście mikro USB do ładowania tej opaski. Jeżeli będziecie mieć jakieś inne paski, można sobie wymieniać kolory i na przykład korzystać sobie z różnych kolorów tych opasek. Niemniej jednak nie wiem, jak to wypinanie, wpinanie będzie się sprawdzało podczas dłuższego użytkowania. Czy ten tutaj pasek, ten silikon gdzieś na mnie po iluś tam razach wyciągania tej opaski ze środka po prostu nie pęknie, nie uszkodzi. Na dzień dzisiejszy wygląda to na razie dość solidnie, dość pewnie, także myślę, że może nie będzie tak źle. Kolejna sprawa, nie ma przycisku mechanicznego, więc jak tu sobie przełączamy poszczególne funkcje. Mamy tutaj przycisk dotykowy, jak widzicie, przełączamy się pomiędzy funkcjami. Mamy tutaj domyślnie zegarek z datą i poziomem baterii. Mamy ilość przebytych kroków, dystans, ile spalonych kalorii, informacje o rozłączeniu z opaską. Takie tutaj informacje ta opaska będzie nam zbierała, przekazywała. Jak widzicie, ten wyświetlacz świeci tylko tutaj samym środkiem. Tu wszystko mamy puste, tu mamy przycisk dotykowy. Wygląda to na pierwszy rzut oka lepiej niż właśnie jest w rzeczywistości, ponieważ no, nie mamy tu zbyt dużo informacji. No i tutaj, jak widzicie, ten wyświetlacz nie świeci zbyt mocno. Nie znalazłem nigdzie funkcji ani tutaj w tej opasce, ani w telefonie, w aplikacji, która pozwoliłaby nam na zwiększenie intensywności świecenia tej opaski. Oczywiście w pomieszczeniach, gdzieś tam wieczorem, po normalnym użytkowaniu nie ma z tym problemu, ale już w pełnym słońcu no, możecie mieć problem z odczytaniem na przykład godziny czy innych informacji, które tu są, będą wskazywane na tej opasce. Jak widzicie, opaska się sama usypia, ale ruch ręką wybudza nam tą opaskę, pokazuje nam się zegar na kilka sekund. Także to rozwiązanie moim zdaniem bardzo fajne, ponieważ opaska nam nie zużywa tutaj energii w tym momencie, natomiast jeżeli ją zbliżymy do siebie, wykonamy jakiś ruch, wyświetla się nam na kilka sekund zegar i informacje. Oczywiście możemy też to poprzez naciśnięcie tutaj tego dotykowego przycisku też wywołać, także moim zdaniem to rozwiązanie akurat na plus w porównaniu do pierwszej wersji opaski SmartFit. Dobrze, pokazałem Wam mniej więcej, jak wyglądają te funkcje. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak ta opaska działa z aplikacją mobilną. Aplikację oczywiście pobieramy sobie z tego kodu QR, tu mamy instrukcję obsługi, ale też możemy równie dobrze pobrać sobie ze sklepu Google Play. Nazywa się ona GetFit. I tak to się ta aplikacja mniej więcej przedstawia. Po pierwszym włączeniu oczywiście musimy sparować telefon z opaską. Tutaj to nie stanowi żadnego problemu. Wpisać jakieś swoje przykładowe dane, wzrost, wagę, wiek. Tak jakbyśmy tutaj mogli sobie obliczać właśnie te ile spalonych kalorii i pozostałe parametry. I tak jak widzicie, mamy tutaj dwa tryby. Tryb dzienny, tryb nocny, ponieważ opaska może też mierzyć naszą aktywność podczas snu. Kilka zakładek. W pierwszej zakładce ilość kroków, jak widzicie, dzisiaj tutaj dopiero zrobiłem 343 kroki. Cel dzienny ustalony jest na 10 000 kroków, także trochę mi jeszcze pozostało. I teraz tak, co tu dalej? Mamy tutaj pomiar pulsu, no niestety ta aplikacja tutaj nam to oferuje, aczkolwiek opaska nie wspiera tej funkcji, więc nie będziecie mogli mierzyć sobie pulsu. Mamy tutaj wykresy tygodniowe, także tutaj będziecie mogli sobie śledzić swoją aktywność w dłuższym okresie czasu. Ja dopiero to dzisiaj zainstalowałem na świeżo w tym telefonie, żeby Wam pokazać.
ale w innym telefonie miałem tutaj już tygodniowe pomiary, także tutaj te wszystkie wykresy fajnie tu wyglądają. Można sobie tutaj analizować, śledzić ilość właśnie przebytego dystansu, odpalonych kalorii w danym dniu itd., itd. Także to tutaj na pewno na plus. Kolejna tutaj opcja, kolejna zakładka, czyli mamy tutaj ustawienia, to co tutaj możemy sobie poustawić. Informacje o połączeniach. I teraz tak, możemy włączyć lub wyłączyć. Informacje te praktycznie tutaj dotyczą tylko informacji o przychodzącym połączeniu telefonicznym. Na koniec Wam pokażę, jak to wygląda na opasce. Czyli ktoś do nas zadzwoni, opaska zacznie wibrować i będziemy mieć informację, że mamy jakieś połączenie. Informacja o braku ruchu. To jest funkcja, którą możemy sobie też tutaj ustawić tę opasce. I na przykład, jeżeli długo siedzimy przy komputerze, czy jesteśmy bez ruchu, dostaniemy powiadomienie, żeby po prostu coś się ruszyć, wykonać jakieś ćwiczenia, żeby zadbać o swoje zdrowie. Tak samo możemy tu ustawić informację o piciu wody. Możemy tu sobie skonfigurować, ile tej czas rozpoczęcia, czas zakończenia picia, ile musimy wypić wody, jakie przerwy między tymi naszymi posiłkami tak naprawdę. Także tutaj to wszystko możemy sobie poustawiać i opaska będzie nam o tym przypominać poprzez wibracje informacji na ekranie. Także to też może być przydatne. Mamy funkcję alarmu, czyli tutaj budzika, możemy sobie tutaj ustawić na przykład jakiś budzik, alarm. To też wszystko nam się na tej naszej opasce pojawi. Zdjęcie, czyli tutaj będziemy mogli uruchomić migawkę aparatu w naszym telefonie za pomocą smartfona. Informacje o rozłączeniu. Jest to funkcja, która tutaj możemy oczywiście włączyć, wyłączyć. Jeżeli jest włączona, a telefon oddali się od opaski, czyli my oddalimy się od telefonu, to dostaniemy informację na opasce informującą, że jesteśmy zbyt daleko od telefonu, że telefon coś tam zapomnieliśmy zabrać, czy został nam skradziony, także takie informacje tutaj też mogą się Wam przydać. Ostatnia funkcja to jest ten gest podświetlenia, czyli ten ruch ręką uruchamiający wyświetlacz. Jeżeli wyłączymy tą opcję, to wówczas wyświetlacz będziemy mogli tylko uruchomić poprzez naciśnięcie tego klawisza dotykowego na opasce, który Wam pokazywałem. Pomaga to oczywiście w oszczędzaniu baterii telefonu, także będzie ona wtedy na pewno znacznie dłużej działała. Ok, co tu możemy jeszcze? Ostatnia zakładka, czyli ustawienia. Możemy sobie tu ustawić nasze imię. Ustawić sobie jakieś cele zadane. Jak widzicie, wszystko to jest tutaj na takich przesuwkach. Cel sportowy, ilość kroków, które chcemy w danym dniu zrobić, ilość snu i tak dalej. To wszystko możemy zapisać. Możemy tu sobie ustawić jakieś informacje, jak na przykład data urodzenia, płeć. Tu możemy sobie poprzesuwać. Nie wiem, jakiś tam rok zmienić naszego urodzenia. Także tutaj sobie to wszystko ustawiamy pod siebie. No i oczywiście wzrost, waga, takie informacje. To wszystko zapisujemy. I na podstawie tego właśnie mamy tutaj wyliczenia tej aplikacji. Aplikacja prosta, przejrzysta, ale tak jak mówiłem, no nie oferuje może zbyt dużo funkcji. Ok, to mniej więcej tyle. Zegar tutaj synchronizuje się automatycznie. Ja teraz próbuję sobie jeszcze wykonać jakieś połączenie na przykład na nasz telefon i zobaczymy sobie, jak wygląda ta funkcja powiadomień. Ja tu sobie z takiego z innego numeru przykładowego próbuję zadzwonić na swój numer. I zaraz zobaczymy, czy nam się to uda. Już poczekajmy i dzwonimy. Połączenie już się wybiera i zaraz zobaczymy, powinno tutaj po drugim dzwonku na telefonie. Telefon już dzwoni. O, i jak widzicie tutaj na opasce mamy też dzwonek, informację, że tutaj ktoś do nas dzwoni. Teraz tak, rozłączymy się. A na opasce tutaj mamy, pozostała nam informacja, że tutaj jakieś połączenie było, że ktoś do nas dzwoni. Tak to wygląda. To oczywiście po dotknięciu wyświetlacza to połączenie nam ginie i w tym momencie mamy z kolei znowu zegarek. To tyle, jeżeli chodzi o takie funkcje tej opaski, o funkcję aplikacji mobilnej. Czy zatem warto tą opaskę kupić? No myślę, że porównując do pierwszej wersji tutaj mamy tutaj kilka plusów. Mamy tutaj zdecydowanie lepszy design. Mamy tutaj lepsze to wykonanie moim zdaniem przynajmniej. Jeżeli chodzi o funkcje, to tutaj tak naprawdę nic się nie zmieniło praktycznie. Te same funkcje, aplikacja też bardzo podobna.
Także tutaj myślę, że jeżeli mieliście wersję pierwszą i jesteście z niej zadowoleni, to myślę, że nie ma sensu zmieniać na kolejną, chyba że przeszkadza Wam design, który tutaj zdecydowanie jest lepszy. No i tak jak mówiłem, jedni będą sobie chwalić to rozwiązanie tutaj, jeżeli chodzi o ładowanie, ponieważ no, na pewno bez problemu naładujemy tę paskę każdą ładowarką, nie potrzebujemy tego specjalnego klipsa do ładowania, a z drugiej strony jednak no, mam pewne obawy o wytrzymałość tego paska podczas dłuższego użytkowania. Ale może nie będzie tak źle, także myślę, że warto za tą cenę niecałe 70 zł, to myślę, że ta opaska jest godna uwagi i myślę, że jak na rozpoczęcie przygody z tego typu urządzeniami, to myślę, że sprawdzi się całkiem nieźle. Na dzisiaj to tyle z mojej strony. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę o subskrypcję, o łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Cześć!